Niesamowite jest to miejsce, całkowicie pokryte hotelami, a o tej porze roku zupełnie wymarłe. Wieczorem wczoraj pojechałam na taki krótki spacer rowerem i po prostu nawet latarnie były na jednym z fragmentów ulic wyłączone. Także wygląda to bardzo dziwnie, trochę strasznie, no tak jakby zupełnie opuszczone miasto, jak po jakimś Armagedonie. Ale tak się z Łukaszem zaczęliśmy zastanawiać, jak jest tutaj w sezonie. I może ktoś z Was tutaj był kiedyś na wakacjach w Bułgarii. Dajcie nam znać, jak wyglądają takie wakacje i czy Wam się podobały. A my się pakujemy. No dobra, przyjechaliśmy na miejsce, idziemy zobaczyć różowe jezioro. Znalazłam gdzieś w internecie taką informację, że na jeziorze Atanasowsko, pewnie źle to wymawiam, zobaczycie tutaj nazwę, jest różowa woda, a to wszystko za sprawą wydobycia soli tutaj. Jedziemy teraz zatankować wodę. Wcześniej zrobimy zakupy spożywcze w supermarkecie i spędzimy noc na miejscu, gdzie będziemy tankować wodę, bo napisali tam ludzie w komentarzach, że miejsce jest magiczne, cudowne i że nie można przejechać tylko po wodę, że trzeba się zatrzymać na noc. Więc tak też zrobimy i zobaczymy, co to za piękne miejsce. Niestety ten kran z wodą, który mieliśmy zaznaczony, już nie działa, ale po drodze widzieliśmy inny, dlatego tu podjechaliśmy. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, dlaczego my jesteśmy tak po wodę szybko, bo ostatnio ten kranik w mieście, nim napełniliśmy tylko 4 baniaki w sumie, czyli nie wiem, tam było ze 30-60 litrów, także zdążyliśmy to zużyć w międzyczasie, a teraz potrzebujemy tej wody trochę więcej, bo chcielibyśmy wziąć prysznic. Dlatego no niestety tu, gdzie jesteśmy, nie da się podłączyć węża, więc Łukasz znowu z tym baniakiem chodzi. No i zajmie nam to chwilę, dlatego ja idę robić kawkę. Teraz czas na prysznic. A w międzyczasie ja ugotuję nam obiad. Thank you.
uciekamy z naszego miejsca serwisowego. Trochę nam zeszło, zaszło słońce w międzyczasie, no ale zjedliśmy obiad. Kasia się wykąpała, ja się wykąpałem. Kasia w ogóle jedzie w szlafroku w piżamce. Ja już jestem w piżamce, dzisiaj tylko piżamka. Gotowa do spania. Uzupełniliśmy znowu wodę, także mamy po prostu podkorek. I jeszcze nalałem do tego zbiorniczka 15-litrowego ekstra wody, żebyśmy nie musieli tak często jeździć po tą wodę. Bo w tym wanie dużo więcej wody nam po prostu się zużywa, bo... Nie umiemy jej używać. Ale też ciśnienie jest większe, kran jest szerszy, bo tam to po prostu taki malutki kranik, no ale no nie nauczymy się tego obsługiwać tak, żeby było oszczędnie. A teraz jedziemy, póki jeszcze jest widno, bo chcemy dzisiaj spać na dziko. I chciałbym zobaczyć drogę, jak to będzie wyglądać ta droga na dziko. No dojechaliśmy na miejsce, co prawda wybudowali tu w międzyczasie jakieś wiaty, bo jak patrzyłem na park Fortnite i na Google Mapsie, to tu było po prostu taka dzicz, w sensie nie było tu żadnych zabudowań, a teraz jest jakiś taki beach bar, nieczynny, bo jest już poza sezonem, więc mogliśmy sobie tu przyjechać i nikogo kompletnie tu nie ma, no zostaniemy na noc, bo mi się nie chce nigdzie indziej jeździć, a jest całkiem przyjemnie, spokojnie. Do zobaczenia jutro, dobranoc. Znaczy widzimy się za chwileczkę, nie? My idziemy spać. Kochani, znaleźliśmy coś wspaniałego. Ta miejscówka, gdzie przyjechaliśmy wczoraj, jest po prostu cudowna. No jest przepiękna, to jest chyba najlepsza miejscówka, jaką mieliśmy do tej pory w tym wyjeździe w stronę Turcji, bo no jest super, zresztą zobaczcie sami. W przeciwieństwie do tych plaż na Złotych Piaskach, to tam były te ogromne wieżowce, ogromna betonoza i to było po prostu aż straszne i przytłaczające. A tutaj, no tam od dali jest jakieś miasteczko, natomiast przede mną nie ma nic, no są górki, laski, jakieś drzewka. Te bary, które tutaj są, też inaczej wyglądają, to nie są takie dyskoteki z betonu odlane, z laserowymi kulami, świetlnymi i tak dalej, tylko to są takie hipsterskie, jakieś hawajskie klimaty. Podejrzewam, że dużo spokojniej muzyka tutaj leci w lecie. Plaża jest dosyć duża, piaszczysta, woda czysta, tylko że z ogromną ilością tych meduz. No jest no ogromna ilość tych meduz niebieskich. Ja nie wiem, czy to w sezonie łowią, czy to po prostu teraz zimą tak przypłynęło. No i jeszcze dosyć dużo jest butelek plastikowych, które przypłynęły od morza, bo widać ewidentnie, że po prostu morze naniosło mnóstwo śmieci na plażę i no podejrzewam, że w sezonie to ktoś posprząta. Ale jakbym miał wybierać wakacje, to chyba bym wolał tutaj przyjechać niż na te Złote Piaski, bo tutaj jakoś tak mi się wydaje bardziej naturalnie, bardziej spokojnie. Nie wiem, gdzie ktoś tutaj był, jeżeli tutaj też byliście, to dajcie znać, to wiecie, czy te moje wrażenia są, tak powiem, i przypuszczenia, jak to wygląda w lecie, są prawidłowe. Mi się tu podoba bardzo.
Kolejny dzień na naszej rajskiej plaży. Właśnie wybiegłem w stronę morza, ponieważ zobaczyłem kolorowe latawce. Chłopaki latają na kitesurfie. No i właśnie widzę teraz, patrząc, wracając do vana, widzę, że tutaj nawet są jakieś znaki kitesurf zone. I dwóch chłopaków tam lata i jest jeszcze jeden gość, który tam w oddali na windsurfingu sobie pływa. Także nawet w Bułgarii można sobie polatać i to informacja do familii Wontury, którzy kochają kitesurfować sobie po Portugalii, Hiszpanii, w Fuerteventurze. Pozdrawiam. Właśnie się pakujemy, odjeżdżamy z naszej cudownej miejscówki, jedziemy zobaczyć miejscowość Sozobor. Właśnie wyszło słońce, na to czekaliśmy, także zrobimy parę ładnych ujęć tam, no a potem pożegnamy się z Bułgarią. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Szanowni Państwo, ostatnim punktem na naszej mapie przejazdu przez Bułgarię jest miejscowość Sozopol. Jest to bardzo stara miejscowość, ponieważ jej historia sięga aż starożytnej Grecji. Wówczas nazywało się to miejsce Apolonia i było greckim polis. W 76 roku przed naszą erą zostało podbite przez Rzymian i niestety ten czasy świetności się skończyły. I niestety nie zachowało się zbyt wiele budynków z tamtych czasów świetności i dobrobytu Apolonii. Obecnie Sozopol jest to bułgarski kurort, zupełnie różniący się od Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu, ponieważ tutaj zabudowania są zupełnie inne. Nie są to wysokie betonowe bloki, tylko to są, tak jak widzicie za mną, kamienno-drewniane chałupy, które mniej więcej te najstarsze mają 200 lat. Jest tutaj bardzo dużo też miejsc w sezonie otwartych, restauracji, barów, lokali, jest linia brzegowa, z tamtej strony jest plaża, z tamtej strony jest plaża. Można się, jak się nie ma co robić, można też przepłynąć łódką na dwie wyspy, jedna większa, druga mniejsza, zlokalizowane w sąsiedztwie Sozopolu. No i dużo ludzi, to co czytaliśmy w internecie i widzieliśmy na filmach, dużo ludzi porównuje Sozopol do Nesebr. Jedno jest pewne, no obydwie są stare i no mają ślady historii. Zastanawiające jest to w Bułgarii, że nie ma takiej dużej ilości kawiarenek jak wszędzie indziej na Bałkanach, natomiast wszędzie, dosłownie wszędzie, na prawie każdej ulicy można zobaczyć takie automaty z kawą. Z tej firmy albo innej firmy, z różnych innych firm, 50 ichniejszych groszy kosztuje taka kawa i faktycznie ludzie miejscowi z tego korzystają. Czasami w takich nawet dziwnych miejscach, takich brudnych miejscach są te maszyny postawione, na takich brudnych ulicach i widziałem, jak taki pan, normalnie robotnik, wyszedł z roboty, kupił sobie kawkę, wrócił tam. Więc to jest jedyny kraj, gdzie jeszcze te maszyny funkcjonują i jeszcze co tutaj, co funkcjonuje, co nigdzie indziej w Europie nie funkcjonuje, otóż budki telefoniczne. Tu normalnie wszędzie, w każdej miejscowości są budki telefoniczne, nie jest ich dużo, ale są i w nich są telefony, gdzie tam za pieniążka się wrzuca i się dzwoni. Nie wiem, no młodzi ludzie, którzy to oglądają, może już nie wiedzą, że takie coś istniało kiedyś, ale w Polsce też były kiedyś takie budki, no nie na pieniądze, tylko na żetony, ale można było po prostu zadzwonić z publicznego telefonu, jak się znało numer, to się do kogoś dzwoniło.
co mi się najbardziej podoba w tej miejscowości, to ogromna ilość kotów. Tam jak widzicie za mną, przede mną, obok mnie, wszędzie są po prostu koty. Wylegują się na słońcu, siedzą na ławeczkach, siedzą na parapetach. No są dosłownie wszędzie. Jest więcej kotów tutaj niż w Kotorze w Czarnogórze. Plan zakładał, że zjemy coś na mieście, ale niestety tutaj w tej starej części Sozopolu wszystko jest pozamykane, oprócz kilku sklepików z pamiątkami. Także idziemy do wana. Na szczęście jestem przygotowana na tę ewentualność, więc ugotujemy coś w środku. Zaraz jak przyjechaliśmy do Bułgarii, widzieliśmy się z naszymi znajomymi, węży mord w drodze, i z ich znajomymi, którzy zabrali nas do restauracji. No ale ponieważ było to spotkanie, my nie wzięliśmy kamery i nie udało nam się uwiecznić tej przepysznej kolacji. No a dzisiaj, z racji tego, że tutaj wszystko jest pozamykane, też nie jesteśmy wam w stanie pokazać lokalnego jedzenia, więc pokażemy wam tylko kilka zdjęć. A ja chcę wam powiedzieć, że po prostu to, co jedliśmy właśnie tego pierwszego wieczoru, po prostu absolutnie mnie zachwyciło. To było pyszne, lokalne jedzenie, zrobione, przygotowane przez hodowcę zwierząt, więc mięso po prostu, które tam jedliśmy, mieliśmy właśnie dużego zamówionego szaszłyka, to było najlepsze mięso, jakie w życiu jadłam. Do tej pory nie wiedziałam w ogóle, że mięso może tak smakować, i wyszłam z tej restauracji z takim właśnie postanowieniem, że od tej pory będę kupowała tylko i wyłącznie jakieś lokalne mięsa od rzeźnika, albo najlepiej no prosto od jakiegoś farmera, jeśli będzie taka możliwość, i po prostu już nigdy więcej nie kupię mięsa w sklepie takiego pakowanego, bo no jakby różnica w smaku jest tak kolosalna, i to dało mi bardzo dużo do myślenia właśnie na temat jakości tego mięsa. Dlatego dzisiaj jemy wegetariańskie burgery. Mam taki bardzo fajny przepis właśnie na to, jak zrobić pieczarkę, tak żeby ona smakowała bardzo, może nie jak mięso, ale jakby cały burger smakuje super. Ale co jeszcze o tej kuchni tutaj lokalnej? No więc oprócz tego, że jest pyszne mięso, jedliśmy fantastyczne chlebki, takie zapiekane, zgrillowane z czosnkiem. Jedliśmy przepyszną sałatkę, sałatkę szopską, która składa się z pomidorów, z ogórka, z cebuli, z jakiegoś tam jeszcze warzywa, i na to jest posypany ser, bodajże brędza, jakiś biały lokalny ser. To nie jest brędza, to jest jakiś lokalny ser. No i do tego ja sobie dam trochę oliwy, trochę octu, i po prostu rewelacja, świeże, pyszne, zdrowe. Także no jesteśmy mega, mega zadowoleni z tej kuchni. Jest jeszcze podobno coś, co nazywa się sacz. My tego nie próbowaliśmy, to też jest jakiś rodzaj potrawki z sosem. No niestety właśnie nie mieliśmy okazji tego zjeść, ale no nasi znajomi mówili, że to jest fantastyczne. No i jeszcze lokalne wina bułgarskie, które bardzo nam wszystkim Polakom podchodzą. My nie piliśmy co prawda teraz żadnego wina, ale no bardzo dużo osób polecało nam właśnie spróbować. Także polecam wam również, jak tutaj będziecie. No kuchnia rewelacyjna, mam nadzieję, że w Turcji również będzie fantastyczna. Dobra, jemy.